Derby powiatu tarnogórskiego wróciły na ligową mapę Śląska. Po roku przerwy, w którym Gwarek na moment uciekł cidrom w piłkarskiej hierarchii, podopieczni trenera Kamila Rakoczego pojechali do Tarnowskich Gór zagrać o ligowe punkty. Zarówno Ruch, jak i Gwarek sezon zaczęły od zwycięstw. Żółto-czarni ograli rezerwy Miedzi Legnica. Tarnogórzanie przywieźli 3 punkty z terenu Agroplonu Głuszyna. Cele obu zespołów są w tych rozgrywkach zupełnie inne. W Tarnowskich Górach marzą o awansie na szczebel centralny. W Radzionkowie skupią się przede wszystkim na spokojnym utrzymaniu. Ekipa trenera Krzysztofa Górecko do meczu z Ruchem przystąpiła bez dwójki weteranów, poważnie kontuzjowanego przed tygodniem Grzegorza Fonfary i pauzującego za czerwoną kartkę z końcówki ubiegłego sezonu Sławomira Pacha. Cidry przyjechały do Tarnowskich Gór bez wracającego dopiero do zdrowia Konrada Bąka. Wyjściowy skład radzionkowian był identyczny w porównaniu z jedenastką, jaka wybiegła na inaugurację z Miedzią. Gospodarze sobotnie widowisko rozpoczęli od miłego gestu solidarności z pozbawionymi własnego stadionu cidrami, na tym jednak uprzejmości względem Ruchu się skończyły. Ruch już kilka sekund po tym, jak rozpoczął grę, popełnił bowiem pierwszy błąd, pozwalając przeciwnikowi na dojście do bramkowej sytuacji. Piłkę spod własnego pola karnego próbował wybijać Tomasz Harmata. Trafił w Kamila Banasia. Futbolówka trafiła do Bartosza Pikula. Ten wpadł w pole karne. Rafał Strzelczyk poradził sobie z jego uderzeniem, ale wobec poprawki Michała Chrabąszcza był już absolutnie bez szans. Ruch Radzionków stracił gola w derbach z Gwarkiem w Tarnowskich Górach już w 17 sekundzie spotkania. To był za to koszmarny początek tego meczu dla podopiecznych trenera Kamila Rakoczego, no i wymarzony dla ekipy Krzysztofa Górecko. Ruch wcale nie grał w tym meczu źle, choć w pierwszych minutach inicjatywa wyraźnie należała do gospodarzy. To bowiem Gwarek był zespołem, który częściej potrafił zagrozić bramce Rafała Strzelczyka. Cidrom brakowało konkretów, tarnogórzanom skuteczności. 21 minuta meczu. Bartosz Pikul ma piłkę z lewej strony boiska. Poradził sobie z Marcinem Czcionką, potem z Michałem Staszowskim, ale uderzył niecelnie i za słabo. Niespełna 2 minuty później, mimo asysty dwójki obrońców żółto-czarnych, piłkę w polu karnym Ruchu przejmował Dawid Jarka, ale i on nie zdołał oddać czystego uderzenia. W 25 minucie o gola numer 2 starał się Michał Chrabąszcz. Jego uderzenie głową obronił Rafał Strzelczyk, ale zawodnik Gwarka dopadł do piłki raz jeszcze sprawdził czujność golkipera Cidrów. Na 8 minut przed końcem pierwszej połowy gospodarze mieli rzut wolny po zagraniu ze stałego fragmentu gry. Na szczęście dla Ruchu w piłkę nie zdołał trafić Kamil Holerzyński. Tuż przed końcem pierwszej połowy gospodarze natarli raz jeszcze. Piłkę dostał Michał Chrapek, zostawił ją Przemysławowi Oziębale, ale temu strzał kompletnie nie wyszedł. Ruch przegrywał do przerwy z Gwarkiem 0-1, ale miał problem, bo musiał gonić wynik, a nie potrafił stwarzać sobie okazji do zdobycia gola. Po zmianie stron to radzionkowianie zaatakowali jako pierwsi. Piłkę z lewej strony pola karnego dostał Daniel Sroka. Dośrodkował przed bramkę przeciwnika. Tam był Damian Sadowski, ale on nie dość, że przestrzelił, to jeszcze pomagał sobie ręką, za co dostał żółtą kartkę. Po drugiej stronie boiska z rzutu wolnego uderzał Michał Chrabąszcz, kopnął jednak wysoko nad bramką Strzelczyka. Ruch coraz częściej był przy piłce, ale co z tego, skoro wciąż groźniejsi byli tarnogórzanie. To kolejna ich okazja na gola. Tym razem golkiper Ruchu łapie piłkę. W stronę bramki Andrzeja Wiśniewskiego nie poszybował tymczasem jeszcze ani jeden celny strzał. Damian Sadowski w 56 minucie ograł zawodnika Gwarka, ale i jemu nie udało się wcelować w światło bramki. Kilka minut później w kapitalnej sytuacji znalazł się z kolei Dawid Jarka, ale i on spudłował po dośrodkowaniu od Przemysława Oziębały. Trener Rakoczy wiedział, że jeśli chce wywieźć z Tarnowskich Gór punktową zdobycz, musi zmienić coś w grze swojego zespołu. Wpuścił na boisko Mikołaja Łabojko i Andrzeja Piecucha, ściągnął Kamila Kopcia i Damiana Sadowskiego. Cidry wciąż miały jednak duże problemy ze sforsowaniem bardzo dobrze broniącej w tym meczu defensywy gospodarzy. Z kolei tarnogórzanie szukali okazji na zdobycie gola numer 2, choć i im coraz trudniej przychodziło wypracowanie sobie pozycji strzeleckiej, ale w 82 minucie zapachniało drugim golem dla Gwarka Tarnowskie Góry. Piłkę w polu karnym przeciwnika dostał Michał Chrabąszcz, utrzymał się przy futbolówce, poczekał na lepiej ustawionych kolegów, podał do Jakuba Dylonga. Dylongowi nie udało oddać się czystego strzału, ale później tuż obok słupka kopnął Bartłomiej Cymerys. Minutę później zaatakowali radzionkowianie, wywalczyli rzut wolny, z którego strzału bezpośrednio na bramkę Wiśniewskiego spróbował Robert Wojsyk. Nie miał jednak najmniejszych problemów ze złapaniem futbolówki golkiper Gwarka.
W samej końcówce radzionkowianie zepchnęli do głębokiej defensywy swojego przeciwnika. Gwarek bronił jednobramkowego prowadzenia, Ruch robił wszystko, by wywieźć z Tarnowskich Gór choćby punkt. Dawid Krzemień utrzymał się przy piłce, ale został zablokowany. Później była jeszcze próba Marcina Trzcionki, jemu z kolei nie wyszło to uderzenie. Mijała ostatnia z trzech doliczonych przez arbitra Piotra Szypułę minut, kiedy radzionkowianie pokusili się o jeszcze jedno natarcie. Marcin Trzcionka podał do Dawida Krzemienia, Krzemień dośrodkował w pole karne. Tam wyskoczył Robert Wojsyk i głową skierował piłki do siatki Andrzeja Wiśniewskiego. Ruch Radzionków rzutem na taśmę ratuje remis na boisku Gwarka Tarnowskie Góry. Upilnowanie Roberta Wojsyka to był jeden z elementów, na który zwracał uwagę przed meczem trener Krzysztof Górecko. Udawało się gospodarzom przez 90 minut, ale Wojsyk kapitalnie zaczyna ten sezon. Dla niego to już czwarty gol w drugim spotkaniu. Dla Ruchu Radzionków czwarty punkt bardzo cenny, wywieziony z terenu jednego z faworytów do wygrania całych trzecioligowych rozgrywek. Gwarek Tarnowskie Góry, Ruch Radzionków 1-1. Wiedzieliśmy, że jedziemy na klasowego rywala, który w tym roku pewnie będzie walczył o awans, bo to świetna drużyna przygotowana przez trenera Górecko. No my upatrywaliśmy tu jakieś szanse, staraliśmy się grać konsekwentnie, no ale mało z tego wychodziło. Z przodu brakowało nam konkretów. Dopiero w samej końcówce doszliśmy do takiej klarownej sytuacji. Na szczęście no mamy Roberta, który znowu wykończył akcję na 1-1. Cieszymy się z tego bardzo cennego punktu. No tak, w tej jednej akcji dostałem bardzo dobrą piłkę od Dawida i zrobiłem to, co do mnie należy. No faktycznie tutaj nie przykryli mnie obrońcy z Gwarka. Straciliśmy bramkę, można powiedzieć, po swoim błędzie, bo sami sobie ją strzeliliśmy. I później Gwarek się cofnął, grał konsekwentnie, próbowaliśmy. Wydaje mi się, że więcej byliśmy przy piłce, ale nic z tego nie wychodziło. Gwarek szczelnie zabezpieczył defensywę aż do tej ostatniej akcji. Te początkowe minuty w każdym meczu są jakieś takie nerwowe. No, drużyna nie czuje się zbyt komfortowo na tym boisku. Gdzieś wkrada się jakieś bezmyślne zagrania, tak jak tutaj widzieliśmy na początku meczu. Bardzo szybko stracona bramka, gdzie ułożyła tak naprawdę mecz. No, myśmy się starali wyrównać do samego końca i to nam się udało. Z tego jestem bardzo zadowolony. Wiem, że u siebie musimy punktować, a wyjazdy, zwłaszcza na takich terenach jak Gwarek, który, no, nie oszukujmy się, jest jednym z faworytów do awansu, to na pewno jest bardzo cenny punkt i te cztery punkty trzeba sobie szanować. Staramy się, żeby ten początek był udany dla Ruchu Radzionków, no i myślę, że na razie to realizujemy, ale oczywiście musimy patrzeć w przyszłość, bo tych punktów jest sporo do zdobycia, także no, ja powtórzę, my na spokojnie mamy cel utrzymać się, cel główny utrzymanie i do tego dążymy.